Dzień dobry, witajcie. Zmiany w perkach nadchodzą, miały być dopiero we wrześniu, a na to wychodzi, że doczekamy się znacznie wcześniej, bo w aktualizacji 0.17 będziemy mieli już małe zmiany. I trochę tego jest, więc pewnie, pewnie doczekamy się jakiegoś turbo resetu, bo trochę się tu tutaj je nazbierało, a zaraz będziemy to wszystko omawiać. Oczywiście pamiętajcie, że to jest jeszcze super test, więc co nieco może się zmienić. I które umiejętności dostaną nowe efekty związane ze zwalczaniem okrętów podwodnych, które staną się dostępne w bitwach rankingowych aktualizacji 0.17. Przypominam, że będziemy mieli w aktualizacji 0.17 nowe okręty podwodne, nowe stare okręty podwodne, już dostępne ogólnie dla wszystkich, gdzie będziemy mogli nimi grać na kołpach i rankedach, ale materiał o tym już był, także nie przedłużam. Zaczynamy sobie o zmiany, jeżeli chodzi o Pancerniki. Proszę pamiętać, że nazwy i parametry niektórych umiejętności mogą się zmienić w czasie testów. Pancerniki. Linia pierwsza. pirotechnik. Dodano bonus 15% większy zasięg odłamków pocisków dział baterii głównej i dodatkowej, a także rakiet i bomb w przypadku ściany do okrętów podwodnych, czyli 15% więcej, większy zasięg. OK. Dwójka. Poprawiony sprzęt eksploatacyjny. Umiejętność zostanie zastąpiona umiejętnością werwa. Zwiększa szybkość okrętu 10%, gdy ten zostanie niewykryty. Czyli... Yy, Będziemy mieli to, co jest obecnie za cztery punkty. Przeniesione na dwójkę. Okej. Okay. Czujność. To samo na linii drugiej. Dodano bonus większa o 7%, no bo na się Redukcja obrażeń. O, to jest ciekawy perk dla, na panceniki. Strzelec przeciwlotniczy. Dodano bonus 10% więcej uszkodzeń powodowanych przez bomby głębinowe. Dodano aktywne w eksploatacyjne, w którym przewoduje się 5 znacznie więcej technologii z działaniami Mhm. Okej. Okay, spoko. Linia 3 dodano nową umiejętność, zamiast wzmocniona obrona przeciwtorpedowa, aktywowano efekt zmniejszony o 0 grupy naprawczej na każdą wartość potencjalnych, aha, czyli ech, czyli taka adrenalina dla grupy naprawczej w sumie. Nazwa umiejętności nie została jeszcze określona. Zamiast, zamiast obrony przeciwtorpedowej, przeciw która została w sumie przeniesiona na, za dwa punkty. Ekspert ognia przeciwlotniczego za trzy punkty dodano bonus zmniejszenia o 15% czasu przeładowania nalotu, Włączając to samoloty z ok. Okej. Linia czwarta. Dodam nową umiejętność zamiast werwy. Czyli to, to co ostatnio zastąpiło DDA, zostaje przeniesione w zasadzie za. Yy, gdzie? Za, za dwa punkty. Szybko poszło. Efekt sk aktywowania. Skrócenie o 5% przeładowania działa baterii głównej i zwiększenie o 5% zrzutu poziomu do naszego okrętu na każdy pożar na pokładzie. O! Za każdy pożar dostanie 5% przeładowania i. 5% rozrzutu pocisków wstrzelanych w naszą stronę. To jest ciekawy perk. Bez hmm. jeszcze nazwy umiejętności. To jest coś, co warto będzie brać. Poprawione celowanie baterią dodatkową. Dodana stały efekt. 10% krótszy czas przeładowania dział baterii dodatkowej. 10% mniejszy rozrzut pocisku baterii dodatkowej. Zmieniono mechanikę bonusu do maksymalnego rozrzutu pocisków w do efekt To, to, do to, 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 Efekt aktywowany ceny baterii dodatkowej stopniowo zwiększa się wraz z czasem strzenia działu. Hmm. Maksymalny bonus dla działu baterii dodatkowej może osiągnąć 50% hmm, Będzie to miało miejsce po 45 sekundach ciągłego strzału z działu baterii dodatkowej, czyli będziemy się pruli cały czas Jeśli dział baterii dodatkowej nie strzelają przez 15 sekund, bonus o celności stopniowo będzie się zmniejszał Czyli w zasadzie mamy tutaj mechanikę Bardzo podobną do tego co testowaliśmy w Wielkiej Bitwie Jeśli zmieni się cel priorytetowy, bonus wynikający z efektu aktowanego zmniejsza się do Wartości 70%. Aj, to jest spoko, bo myślałem, że jak będziemy zmieniać cel, to on będzie się całkowicie resetował. chodzi o to, że stracimy tylko 25%. No to nie jest źle. Plus do tego yy, walka w zwarciu usunięto czas przeładowania dział dodatkowej, ale dodano go tutaj. Czyli zabrano z walki w zwarciu, ale dodano do tej poprawnej, czyli dodatkowo można powiedzieć, że dostaje buffa do celności 50%, z czasem będzie się zwiększać. I plus do tego. No, Najważniejsze według mnie jest to, że bo obawiałem się, że będzie y, opcja, że jak zmienimy cel, to wtedy się będzie całkowicie resetować, ale jednak nie będzie ten, i tu będzie plus taki, że nie będziemy mogli co chwilę celu zmieniać znaczy się plus, minus w zasadzie. I jak będziemy skakać po celach, to ta, ta, y, ta nasza wartość naszej, y, naszej celności będzie się zmniejszać. Ok, no dobra, Krążowniki. Prior Technik w zasadzie to samo co w przypadku pancerników, czyli dodano bonus, który zwiększa zasięg odłamków do strzelania, jeżeli chodzi o okręty podwodne. Ekspert ognia przeciwniczego. Dodano bonus zmniejsza zmniejszenie, o 10% czasu przeładowania na lotu, czyli to samo co było w pancernikach. Czwórka osaczony. Bonus do celności dział. Prędkości okrętu będzie aktywowany nie tylko w przypadku, gdy widoczny przeciwnik jest więcej niż sojuszników, ale także gdy ich liczba w zasięgu ognia baterii. I, i, ba, i, ognia będzie równa. Aha. Mhm, dobra, czyli taka mała zmiana, że nie musi być więcej, ale może być też i równo. Oko. Cielec przeciwlotniczy, dodano bonus większy od 15% do uszkodzenia bomb głębinowych, to czyli to samo co szybciej się, tak, to samo co było w panceników Niszczyciele priorytetów pirotechnik to samo. Ekstra ciężkie pociski PP dodają większe 10% do uszkodzenia od bomb głębinowych. ciekawe dlaczego to w tym perku. No ale okej. Okay. No i lotniskowce czwarte ukryte zagrożenie. Dodano bonus 50% krótszy czas na osiągnięcie wysokości, na której samoloty nie będą wrażliwe na nasze po wykonaniu ataku lub nacięcie klawisza F, czyli szybciej będą uciekać. krótszy czas, nie. W tej wersji samoloty szybciej będą się bezpieczną wysokość i nie będą szybciej i będą szybciej niż na czyli można powiedzieć, że wpłynie to na przeżywalność naszych samolotów. W czasie dwóch tygodni od sprowadzenia aktualizacji 091 wszyscy gracze będą mieli możliwość zestawania umiejętności dowódców za darmo. Aha, czyli będziemy mieli przez dwa tygodnie. 0,17 opcja resetowania za darmo. Ciekaw jestem, czy dodadzą też y, tą opcję zbiorowego resetowania kapitanów. To mi się podoba, bo to jest jednak, y, to nie jest duży buff, to jest bardzo malutki buff, nie oszukujmy się, ale to jest y, coś się dzieje, coś się dzieje, coś są jakieś zmiany, więc. WG widzi, że coś tu śmierdzi, przydało mi się coś z tym zrobić. Więc to mi się podoba, mam nadzieję, że będzie tego więcej. Że nasza dodatkowa wróci do, do realiów takich jak trzeba. To mi się podoba. I ten perk mi się też bardzo podoba. Skrócenie o 5% przeładowania, jeżeli będziemy się turbo palić. gdzie zostaniemy super dużo pożarów na początku, gdzie będziemy mieli dużo HP. To tak niekoniecznie będzie się opłacać się od razu gasić. Bo dwa pożary to mamy 10% przeładowania. 10% przeładowania to jest bardzo dużo. Przeładowania na takim Yamato montanie dużych kalibrach to jest sporo, więc no, jestem ciekaw. Jestem ciekaw, czy znaczy nie zmieniam, bo to jest taki trochę mocny perk. Wychodzi trzy pożary, to mamy 15% przeładowania. No, no, a pamiętajcie, że pożary możemy naprawić, więc jeżeli będziemy mieli dużo HP i możemy go, możemy go trochę, że tak powiem, obstawić, zostawić, no to no, będzie można pokombinować. No dobra, to tyle z mojej opinii na temat zmian dowódca umiejętności. Dajcie znać, co myślicie, jak się zapatrujecie na te zmiany. Pewnie tutaj się co nieco jeszcze, jeszcze pozmienia przed wprowadzeniem, nie? Ale podoba mi się, że idziemy w dobrym kierunku. Dziwne, dziwne dawno, dawno nie chwaliłem WG. No ale niech, niech będzie raz na jakiś tam materiał przydałoby się, więc. <laughs> dobra. Trzymajcie się. Dziękuję pięknie za obejrzenie. Czekam na wasze komentarze. Hejo, pa.